Minęła godzina 21, więc witam was bardzo serdecznie w Plociuchu. Dzisiaj punktualny odcinek, a w dodatku odcinek niedzielny, czyli poświęcony spiskowej teorii, bowiem my co tydzień omawiamy sobie jedną spiskową teorię. Dzisiaj porzucimy te wszystkie takie ciężkie tematy związane z iluminatami, nowym porządkiem świata, rodami iluminatów, czy też znakami iluminatów umieszczonymi w jakichś tam takich różnych na przykład kreskówkach, czy filmach, czy teledyskach i przejdziemy do czegoś naprawdę arcy-hardkorowego, bo dotyczącego takich podstawowych pytań egzystencjalnych. Czy istnieje Bóg, czy istnieje życie po życiu, a jeżeli życie po życiu istnieje, to czy czasem nie istnieje piekło? I właśnie tutaj o to chodzi, bowiem w połowie lat 80. radzieccy, tak, wtedy jeszcze był Związek Radziecki, więc to nie byli rosyjscy, tylko radzieccy naukowcy, i oni się rzekomo dowiercili do piekła. W dodatku jeszcze rzekomo zarejestrowali odgłosy piekielne, znaczy jakieś odgłosy oni naprawdę zarejestrowali, tylko no, spiskowa teoria na tym polega, że nie wiadomo, czy one były piekielne, ale brzmią jak piekielne. No, łatwo się domyślić, że te odgłosy, które oni zarejestrowali mniej więcej na głębokości 12 tysięcy metrów, czyli 12 kilometrów, no, jeśli są piekielne, to one nie brzmią: hej, 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 zapraszamy tutaj, wakacje all inclusive, u nas nigdy nie będzie zimno i u nas nigdy nie będzie padał deszcz. Nie, no to są odgłosy takich dusz udręczonych, potępionych, no wyjących z bólu. Zupełnie brzmi to naprawdę jak odgłosy z jakiegoś przerażającego horroru i to takiego naprawdę dobrze zrobionego od samych tych dźwięków, no... nie mówię, że można posiwieć, ale naprawdę można stwierdzić, że dobra, dawaj tutaj te 10 przykazań, będę tutaj je czytał i będę grzeszny, tylko nie chcę tam trafić. Naprawdę wygląda to przerażająco. Także tutaj spiskowa teoria, w dodatku jeszcze takiej, powiedzmy, kolorytu tej spiskowej teorii dodaje fakt, że rzekomo po tym, jak miały miejsce te niewyjaśnione zjawiska, to naukowcy tak praktycznie porzucili ten teren, eksperyment został zakończony i cisza, nic nie ma. To znaczy, rzekomo po tym, jak doszło do zjawisk paranormalnych, bo to, że tam te porzucenie miało miejsce, to, że ci naukowcy nawet zaczęli jakieś dziwne, bardzo dziwne rzeczy robić, na przykład tutaj sobie od razu siądę, zerknę do notatek, które mam na monitorze z prawej strony, pan doktor Dimitri Azakow, komuch, taki typowy komuch, który Boga nie znają, czyli Boga nie uważał, bo prawdziwy komuch musi być ateistą, on mówił tak: jako komunista nie wierzę w niebo i Biblię, ale jako naukowiec wierzę w piekło. No to dodaje takiego całego splendoru, że co on cholera takiego usłyszał, że właśnie uwierzył w piekło. To, co rzekomo usłyszał, to możecie sobie bo słuchać na YouTubie, tutaj tego nie będę dodawał, żeby mi nikt nie zdjął filmu za prawa autorskie, ale tam wiecie, w opisie parę linków będzie. I teraz tak, muszę powiedzieć kilka ważnych rzeczy na wstępie. Pierwszy jest taki, jak co chwilę mówię w naszych spiskowych teoriach, że to jest odcinek rozrywkowy. No nie ma na celu propagacji spiskowych teorii i udowodniania wam, że one są prawdziwe. To, że jakąś spiskową teorię omawiam, to ma na celu dostarczenie wam rozrywki. To wcale nie znaczy, że w nią wierzę, jedynie przytaczam fakty, jakie są omawiane w internecie, znaczy przedstawiam ją tak, jak jest omawiana w internecie, o, to jest lepsze stwierdzenie, a następnie poddaję ją krytycznej analizie pod względem intelektualnym, czyli sprawdzam, czy ona jest logiczna. Jeżeli jest nielogiczna, to ja ją punktuję: nielogiczna, 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 natomiast jeżeli jest logiczna, to wcale nie znaczy, że jest prawdziwa, bo zasady logiki pozwalają tylko coś wykluczyć, a nie pozwalają coś udowodnić. I podkreślam jeszcze raz, wiele jest rzeczy, które są logiczne i są nieprawdziwe. To, że coś jest logiczne, wcale nie znaczy, że jest prawdziwe. Na przykład logicznym jest, że skoro puszczam wam to o godzinie 21, to pewnie jestem w domu, żeby wam to uruchomić, prawda? A może właśnie piję piwo z kolegami w lesie, a tak naprawdę to puścił wam to automat, albo na przykład puścił to Kacper, nasz grafik, prawda? No oczywiście to jest taka bardziej lejtowa rzecz. Przy okazji tej konkretnej spiskowej teorii muszę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że świadomie pominę
Tutaj wiele elementów, jakie można znaleźć w internecie, wiele tak zwanych dowodów pominę, ponieważ zauważyłem, że w przypadku tej spiskowej teorii mamy do czynienia z jawną niedyskryminacją. Boże, byłem wczoraj na marszu kodu i od razu tam dyskryminacja. Dezinformacją. Szczególnie nie bardzo tutaj, no po prostu puszcza się i takie totalnie głupie informacje sprzeczne bardzo często ze sobą. Albo to była dezinformacja, albo to była po prostu taka szukanie taniej sensacji przez niektóre media, które publikowały wszystko, co się tylko da i tyle. W związku z tym ja te takie najbardziej durne elementy pozwolę sobie pominąć i też pozwolę sobie pominąć niektóre rzeczy takie, jakby to ładnie powiedzieć, co do których nie byłem pewny. Na przykład w internecie znajdziecie kilkanaście alternatywnych wersji tych odgłosów, które rzekomo zostały nagrane. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. To, że te odgłosy były nagrane, że były przerażające, że były tam odgłosy po prostu niesamowitego bólu, to jest fakt. O tym wszyscy mówią. Spiskowa teoria tylko jest na temat tego, jakby to powiedzieć, skąd te odgłosy się wzięły, bo to może było jakieś zjawisko naturalne, chociaż nie wiedzielibyśmy jakie, ponieważ no, nie znamy zjawiska naturalnego, które mogłoby wydawać takie odgłosy. I tutaj jest też, ale druga kwestia jest taka, że jak to gruchnęło, to zwłaszcza w tych katolickich, amerykańskich mediach prawie wszyscy chcieli mieć swoje własne te odgłosy. No i niektórzy na przykład przekonwertowywali odgłosy z horrorów, żeby powiedzieć, nie, tamte są fałszywe, te są prawdziwe, te są prawdziwe, prawda? To jest ta bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, najpierw troszeczkę faktografii tego, co jest 100% pewne. Słuchajcie, ten odwiert, tutaj do tego rzekomego dowiercenia się do piekła doszło w latach 80., konkretnie w połowie lat 80., czyli jeszcze przed obaleniem komunizmu, jeszcze jak był ten swoisty wyścig zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, który miał również swoje takie oblicze naukowe. Na przykład to, że Amerykanie z Rosjanami tak bardzo walczyli w podboju kosmosu, to chodziło o propagandę, żeby pokazać, a my jesteśmy bardziej technologicznie zaawansowani. I właśnie między innymi dlatego powstał ten swoisty odwiert. On po prostu miał pobić rekord w głębokości odwiertu, bo wcześniej należał do Amerykanów. I dlatego to w 1970 roku na uczczenie setnej rocznicy urodzin Lenina wymyślono sobie taki właśnie projekt naukowy, który nazwano, i tutaj przeczytam, będę dukał, bo u mnie z rosyjskim to słabiutko, ten projekt nazywał się Kolstaja Świerglubogaja Skwarzina, co po polsku, i tutaj już będzie mi łatwiej przeczytać, nazywa się Kolski Supergłęboki Otwór, prawda, że to już jest takie bardziej takie, no, bardziej łatwe do przyswojenia. W skrócie to się nazywało SG-3, nie mylić z SG-1, co jest nazwą serialu science fiction nawiązującego do filmu Gwiezdne Wrota Stargate. I tam sobie wymyślono, że oni się dowiercą na głębokość 1500 metrów, czyli 15 kilometrów, to byłoby dużo, dużo głębiej. To miał być odwiert czysto naukowy, żadnych pieniędzy, oni nie szukali żadnych minerałów, nie szukali żadnych złóż, oni po prostu chcieli przeprowadzić badanie litosfery, w tym archaicznych skał budujących płytę bałtycką. Mieli też nadzieję dotrzeć do granicy tak zwanej nieciągłości Moho. Nie wiem, dlaczego mi się zawsze mówi macho, Maho. Nie, to była nieciągłość Moho, a ta oddziela skorupę ziemską od płaszcza, czyli naprawdę poważne badania naukowe. Przypominam, zaczęto w 1970 roku, a to wszystko było później w połowie lat 80., czyli 15 lat się z tym męczyli. Używano wierteł Ultra Mach 4, a potem Ultra Mach 15000, które zostały skonstruowane specjalnie na potrzeby nie chcę powiedzieć ekspedycji, tego projektu. Właśnie miały te 15000 w nazwie, ponieważ to była głębokość, na którą chcono się
dowiercić. Odwiertu dokonano w taką bazę naukową założono. Ona była 10 km na zachód od miasta Polar w obwodzie murmańskim oraz przy granicy z Norwegią. Dzięki temu wielu Norwegów, również norweskich naukowców się tam próbowało wypowiadać na te tematy. Na zasadzie takiej, no widzieliśmy niby co się tam działo. Nadzór naukowy sprawował dr Dawid Mironowicz Huberman i wspierał go przerażająco liczny sztab geologów, inżynierów i różnej maści naukowców. Początkowo szło bardzo, bardzo dobrze. Już w 1974 roku SG-3 dotarła na głębokość 7263 metry. To było naprawdę głęboko i w tym momencie pracę wstrzymano. Wydaje się jednak, że nie wstrzymano ich wyłącznie ze względu na problemy, które się za chwilę pojawiły, ale również ze względu na to, że oni dochodzili do wniosku takiego, zaczyna iść zupełnie dobrze, w związku z tym trzeba się pokazać. Przypominam, że to był również taki czas wojny propagandowej między Zachodem a Wschodem. Wcześniej ten obóz wyglądał tak, no bardzo niefajnie, tam były takie drewniane, rozwalające się baraki, a oni myśleli tak, ha, zaraz będzie tutaj pobity rekord, to zrobimy jakieś zdjęcia, zaprosimy dziennikarzy, może nawet tych gnojów z podłego Zachodu, no to niech to jakoś wygląda. I właśnie dlatego usunięto te drewniane baraki, zastąpiono je takimi ładnymi, reprezentacyjnymi, zrobiono też taką bardzo piękną obudowę wiertni, stylizowaną na wieżę zamkową, głównie po to, żeby to dobrze wyglądało. To był Związek Radziecki, tam nie chodziło o wygodę naukowców, tam chodziło o efekt propagandowy, żeby nie było wątpliwości. Śmiem twierdzić, że w przypadku badań zachodnich, zwłaszcza tych takich, które mają aspekt propagandowy, też właśnie bardzo mocno chodzi o wizerunek, o PR. No i zaraz potem zaczęły się robić problemy. Mówi się, że problemy zaczęły się robić po przekroczeniu 7000 metrów i tutaj właśnie niektórzy twierdzą, to już jest ta pierwsza zasadnicza różnica w źródłach, niektóre źródła podają, że zaraz po przekroczeniu 7000 metrów zaczęły się robić problemy, czyli że ten roczny przestój był związany z tym, że są problemy, więc robimy przestój, bo nie umiemy sobie z nimi poradzić, a to wszystko maskujemy tym, że ulepszamy i upiększamy ośrodek badawczy, tak to ładnie nazwijmy. Natomiast drugie źródła twierdzą, że problemy zaczęły się robić po tym, jak ci naukowcy tam wrócili. Moja opinia jest taka, że raczej to drugie, tak? To raczej tak, że znaczy, komuniści nie byli głupi. Gdyby były straszne problemy, to by nie ładowali w to kasy, mimo tego, że efekt propagandowy oczywiście był bardzo, bardzo ważny. I teraz, jakie to były problemy? Przede wszystkim trafiono na warstwę mniej stabilnych skał, przez to były tam właśnie takie różne dziwne problemy. Były częste awarie podzespołów. Taka główna, która doprowadziła do tego, że trzeba było rozpocząć nawiercanie od tak zwanej bocznej nitki, polegała na tym, że wykrzywiła się kolumna, kolumna, przez co głowica wiercąca utknęła, bo to generalnie chodzi o to, mam nadzieję, że sobie zdajecie sprawę, że no wiertło jak schodzi na taką wielką głębokość, no to powiedzmy, że to jest głowica, tak? I tutaj jeszcze było to wiertło tak zrobione, że kolumna cała była podobno nieruchoma, tam podobno przy pomocy jakiegoś płynu tłoczonego pod wielkim ciśnieniem sprawiano, że sama ta głowica się kręci zupełnie tutaj jak ten długopis i później po prostu w miarę jak to wchodziło, to dorabiano, to robiono coraz to dłuższą kolumnę. Oczywiście nie na zasadzie takiej, że brano kolumnę z dołu, wyciągano na górę, tylko ja nie mam więcej długopisów i nie jestem w stanie ich trzymać, tak? No i w pewnym momencie, jak taka kolumna się skrzywiła, powiedzmy tak się skrzywiła, no to dupa, tak? No bo nie byli w stanie już tutaj przekazywać odpowiednio, nazwijmy to, energii bo wierciliby w bok i tak dalej, i tak dalej. No i też nie mogli tego wyciągnąć w żaden sposób. W związku z tym musieli wiercić tak zwaną boczną nitką, czyli po prostu
No tyle, no. To jest trochę tak, jakbyście wiercili dziurę w ścianie i wam wiertło uciekło w bok, tak? No to musicie się wrócić trochę i wiercić dalej dobrze. Tyle to mniej więcej wygląda. Jeszcze najgorzej, jakby się tam wam to wiertło złamało. No to jakby się wiertło wam złamało, nie moglibyście go wyciągnąć, tak? Później jest też, bardzo ciekawe jest to, że tam był problem z temperaturą. Ta temperatura okazała się dużo wyższa niż zakładano, mniej więcej o 50% niż zakładano, co oczywiście tutaj już wszyscy zwolennicy spiskowej teorii, że do wiercono się do piekła, już to podchwytują, no bo właśnie jeśli tam jest piekło, no to przecież tam miało być gorąco, więc wszystko się zgadza. Niemniej jednak tutaj ta temperatura, no to był naprawdę poważny problem, no. Im wyższa temperatura, tym trudniej się pracuje, tak? Tutaj są te kwestie jeszcze, ja się nie znam na odwiertach, żeby nie było. Natomiast z tego, co pamiętam, to tam na przykład chłodzenie głowicy jest bardzo ważne. No to im wyższa temperatura, tym to wszystko trudniejsze, prawda? Do tego jeszcze taka bardzo naukowców zaskoczyła wysoka zawartość lotnego wodoru w tym, co oni wypływało na wierzch, nie wiem, nazwijmy to urobkiem, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest urobek, no bo urobek w kopalni to jest na przykład jak jest kopalnia węgla, no to węgiel, który wyfedrują, to jest urobek, no ale nazwijmy to tak umownie urobkiem, jak to takie swoiste błocko, takie z podziemi, które wydobywano, wyglądało jakby wrzało, no to już znowu zaczyna wyglądać wrząca ziemia, nie? Piekło. I tego typu różne problemy były. Mimo wszystko około 6 czerwca, znaczy dokładnie 6 czerwca 1979 roku został pobity rekord. Przewiercono się na blisko 9600 metrów. Wcześniej należał do Amerykanów, więc super. Problem zaczął się robić w 1984 roku, czyli w połowie lat 80., czyli gdzie już się tam komuna miała bardzo mocno ku upadkowi. Przekroczono 12 tysięcy metrów, czyli 12 kilometrów i projekt zakończono. Naukowcy szybciutko cały ten odwiert w jakiś sposób zabezpieczono, budynki zaczęły niszczyć i cholera wie dlaczego. I tutaj się zaczynają, do tej pory to jest wszystko oficjalne źródła, teraz się zaczyna spiskowa teoria. Spiskowa teoria mówi, że to wszystko miało związek ze zjawiskami paranormalnymi, to takimi najbardziej hardkorowymi, bo dotyczącymi piekła. Podobno do odwiertu wprowadzono mikrofony, takie bardzo, bardzo czułe, gdyż próbowano dokonać tak zwanego odsłuchu ruchów tektonicznych. I tutaj od razu pierwszy zarzut tych wrogów tej spiskowej teorii, którzy mówią, że dobra, ale jak to oni coś tam usłyszeli? Tak głęboko, że przyłożyli sobie ucho i nagle zaczęli słyszeć coś, co jest 12 km niżej. No my rozumiemy, że w takim odwiercie to się może odgłos nieść, ale bez przesady, a jeśli tam mikrofony spuszczali, to po co spuszczali te mikrofony? Spuszczali mikrofony i mieli bardzo dobry powód. Były to ultraczułe mikrofony, które przy pomocy których no, chciano sprawdzić, czy ruch tektoniczny wydaje odgłosy. A jeśli wydaje odgłosy, to jakie są to odgłosy? Ciekawe, prawda? No i na początku te odgłosy, no zarejestrowano oczywiście odgłosy, o których już jeszcze raz mówiłem, no brzmiało to jak dusze potępione, no. Tak tam wyraźnie się było słychać, opisuje to, co podają źródła, że to był wyraźny jęk bardzo, bardzo cierpiącej osoby, a w tle słychać było tysiące albo nawet setki tysięcy innych tego typu jęków, czyli no, na zdrowy chłopski rozum łatwo sobie pomyśleć, że spuszczono ten mikrofon w okolicy jakiejś potępionej duszy, która krzyczała, no a to było piekło, więc tam w oddali było jeszcze więcej takich potępionych dusz i tyle. Tyle. Oni początkowo myśleli, że to się im... no, jak to ładnie powiedzieć, no, że to jest jakiś błąd aparatury, tak? Że po prostu, jak to ładnie zostało powiedziane, że te dźwięki pochodzą z wnętrza aparatury, czyli że coś tam się dzieje, jak to się ładnie mówi, mikrofon nagrał sam siebie.
Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie, co ja w tej chwili powiedziałem, bo że mikrofon nagrał sam siebie, ale wiadomo, o co chodzi. W związku z tym oni dostroili urządzenia, dokonali kilku pomiarów, by upewnić się, że dźwięk pochodzi z wydrążenia, czyli jest zewnętrzny. No i tak, no i cały czas usłyszeli to odgłosy człowieka krzyżącego z bólu, a niejako w tle wycie innych krzyków. To był w tym momencie cytat. Później ten doktor Azarow, Dmitrij, zaczął mówić to, co przypominałem na początku, czyli jako komunista nie wierzę w niebo, ale jako naukowiec wierzę w piekło, czyli jego to niesamowicie przekonało. Tutaj pojawiły się oczywiście takie doniesienia, które miały na celu udowodnić, że tak, na pewno to było piekło, bo przytaczano wypowiedzi naukowców, że oni wcześniej dowiercali się do takich obszarów, w których były, jak, nie wiem, jak to powiedzieć, no po prostu nie było skały, tak? Dowiercali się do obszarów, w których po prostu nic nie było. I to miało udowodnić, że to jest właśnie piekło, że tak bardzo głęboko jest jakaś taka pusta przestrzeń, w tej pustej przestrzeni na pewno jest piekło. Tu bym się nie zgodził, bo jeżeli przy powierzchni bardziej możemy mieć jaskinie, możemy mieć właśnie puste powierzchnie, to dlaczego głębiej nie możemy mieć pustych powierzchni? Jeżeli ktoś umie mi wyjaśnić, dlaczego głębiej nie możemy mieć pustych powierzchni, bardzo proszę, żeby mi to napisał w komentarzu. Ja nie jestem geologiem, mogę mieć jakieś luki wiedzy, natomiast na logikę wydaje mi się, że ten argument jest inwalidą, bo niby dlaczego gdzieś głębiej miał, jeżeli jest pusta powierzchnia, to musiałoby to być tak, że to jest na pewno piekło. I teraz zaczynamy już od do takich rzeczy naprawdę hardkorowych. Rzekomo dosłownie kilka dni przed zarzuceniem tego projektu, i to rzekomo właśnie u kapitalistów było widać, dać nawet coś takiego, że wyleciał taki słup, taka fontanna fosforyzującego gazu, i rzekomo w tym, to tak wyglądało tak z daleka, jak taki nawet słup światła, prawda? I że rzekomo tam były istoty z niestego świata, tak relacjonuje Bjørne Numedal, sejsmolog. Oczywiście to jest kapitalista, to on nie brał udziału w tych badaniach, tylko sobie przez granicę, jak rozumiem, czy w jakiś inny sposób sobie to obserwował. I mówi, że to wyglądało kompletnie nierealnie, Rosjanie płakali z przerażenia. Mówił też o jakichś tam grupach medycznych, które próbowały sobie radzić z tymi Rosjanami, którzy nawet popadali w jakieś małe obłędy, na pewno dostawali ostrego szoku, nawet podobno podawano leki, które miały wykasować pamięć krótkotrwałą tym ludziom, którzy się znaleźli w takim totalnym szoku. Problem w tym, że nie było powiedziane, jakim cudem ten pan Bjørne Numedal miał rozpoznać, jakie to były tabletki. Bo jeszcze rozumiem, że z daleka, jeżeli to był taki gigantyczny słup, no fosfor, tutaj mi się mówi o fontannie fosforyzującego gazu, no to ktoś z daleka mógł widzieć taki gigantyczny słup światła, w którym coś się tam ruszało, no to można zobaczyć z bardzo, bardzo daleka. Tylko proszę mi powiedzieć, a jak z takiej odległości można zobaczyć, co jest napisane na blistrze, z którego sobie jakiś Rosjanin wypykuje tabletkę. To już jest chyba trudniejsze. Natomiast nie ma informacji na temat tego, że ten Bjørne był zaproszony do tej ekspedycji i tam sobie po prostu stał. No nie, on to jakoś tak z daleka obserwował. Pamiętajcie, że to była komuna, to była zimna wojna, żelazna kurtyna, te sprawy. To nie było tak jak teraz, że sobie, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej, chodzimy jak chcemy. My to tam można było za przekroczenie granicy nielegalne, można było dostać kulę w łeb. No dzisiaj też teoretycznie można dostać, chyba że jesteś uchodźcem z Bliskiego Wschodu albo z Afryki i z innych tego typu rzeczy, ale tu nie wchodźmy w politykę. Także tutaj o tych pigułach to opowiem wam tyle, że jest to bardzo głębokimi nićmi szyte. Też ta fontanny to też tak nie do końca, no bo co? Widział, zaobserwował, pewnie lornetował, jak to się ładnie mówi, i zdjęcia nie zrobił,
Dziwne to takie. Oczywiście to był zupełnie inne czasy, to nie było tak jak teraz, że każdy nawet w archaicznym smartfonie, to nawet nie jest smartfon, to jest archaiczny telefon i ma tego, ma aparat fotograficzny. No niemniej jednak, no obserwował badaczy i nie wziął ze sobą aparatu. Dziwne. Oczywiście zwolennicy spiskowych teorii mówią, że tutaj zadziałał rząd, który mu to wszystko zabrał i ten sam rząd dokonuje dezinformacji, na przykład podrzucając lipne odsłuchy, czy inspirując te takie bardzo katolickie media w USA, żeby nagłaśniały to jednocześnie same sobie zaprzeczając, żeby to wszystko ośmieszyć. I tutaj bym się nawet z tym zgodził, że no, to takie dziwne jest. No, w momencie, w którym... Znaczy inaczej, to jest logiczne, że jeśli chce się coś ukryć, to się rzuca 20 innych informacji po to, żeby już później nikt nigdy nie był pewny, która jest prawdziwa. Także tu się zgadzam. I teraz tak, takie moim zdaniem logiczne wyjaśnienie tego wszystkiego i próba racjonalizacji. Ja oczywiście cały czas nie twierdzę, że wierzę czy w to nie wierzę, natomiast powiem wam... Inaczej, powiem wam, co moim zdaniem jest faktem. Moim zdaniem jest faktem, że rzeczywiście ci Rosjanie zarejestrowali jakieś dziwne odgłosy. To był Związek Radziecki, to była komuna. Tam skojarzenia z religią i to jeszcze chrześcijańską były bardzo konkretne. Gdyby ci ludzie kłamali i KGB się by o tym dowiedziało, to oni ryzykowali killim. W związku z tym, no, zakładam, że ci ludzie nie byli niespełna rozumu i naprawdę zarejestrowali takie dźwięki. Zakładam, że nagranie jest 100% autentyczne, pochodzi z zewnątrz aparatury, czyli naprawdę spuścili tam mikrofony i to coś nagrali. To jednak wcale nie znaczy, że nagrali piekło. Przypominam, że my tak naprawdę... No, ludzie mają taką przypadłość, że często dopasowują rzeczywistość do swoich oczekiwań. Mówiąc krótko, widzą to, co chcą widzieć i słyszą to, co chcą usłyszeć. I to nawet nie jest wina ludzi na poziomie świadomym, to tak po prostu działa nasz organizm. Nasz mózg lubi wiedzieć, co się dzieje. Najlepszy przykład jest taki, że czasem jak widzimy tłum ludzi i widzimy, to widzimy osobę, która jest i rozpoznajemy tę osobę, że to jest na przykład nasza koleżanka. Ponieważ podchodzimy bliżej, okazuje się, że to jest tylko osoba podobna. A wcześniej rzeczywiście 100% byliśmy pewni, że to jest nasza koleżanka. No, wynika to z tego, że nasz mózg stwierdził tam kilka podstawowych cech twarzy, bach, zidentyfikował tą osobę jako nam Martę, Kasię, Małgosię i później już nam wszystko, jakby to powiedzieć ładnie, podkręcał, żeby to była ta Małgosia. Natomiast w momencie, w którym podeszliśmy bliżej, mózg stwierdził, nie, to jednak nie jest Małgosia i takie przepyknięcie z twarzy, którą idealnie znamy, na twarz zupełnie obcą, tylko podobną, tak to mniej więcej działa. I także oni to nagrali, natomiast to wcale nie znaczy, że nagrali odgłosy piekieł. Przypominam, że dość niedawno była w internecie informacja, że nagrano Cthulhu. O Cthulhu, jak będziecie chcieli, to wam zrobię oddzielnego pluciucha, ale nie w spiskowych teoriach, może inaczej, na początku nie w spiskowych teoriach, tylko w normalnym pluciuchu, bo Cthulhu jest postacią, to znaczy od tej wersji niespiskowej, to Cthulhu jest postacią jak najbardziej literacką, wymyślił go Lovecraft, bodajże no, w swoich opowiadaniach, tam jest tak w twórczości Lovecrafta jest taka fizyczna, fikcyjna księga Necronomicon i ona opowiada o przedwiecznych bogach między innymi i Cthulhu miał być tym jednym z przedwiecznych bogów i on podobno śpi, zdaje się, w ruinach jakiegoś bardzo, bardzo starego miasta i z tych miast, ale on śpi, ale jednocześnie jest w stanie oddziaływać jakoś na swoich kultystów i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście chcieli o tym normalnego pluciucha na zasadzie takiej postaci literackiej, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli byście chcieli jeszcze to na spiskowych teoriach, czyli tam przedwieczni bogowie, te klimaty, też dajcie znać w komentarzu. Przy okazji, żebym zwrócił uwagę, dawajcie dużo lajków, nie stracicie, będzie mi miło. No i tutaj ktoś tam nagrywał dźwięki, tak nazwijmy to z głębin oceanu i usłyszał taki dźwięk, który rzeczywiście brzmiał jak taki bardzo dziwne odgłosy chrapania, tak bym to powiedział, i ponieważ to było bardzo, bardzo, bardzo głęboko i w dodatku jeszcze podobno w tym miejscu, gdzie mniej więcej ten Cthulhu powinien spać, no to
No nagrali Cthulhu, tak? No nie, no nie wiadomo co nagrali, no. Tylko od razu ludziom, którzy lubią Cthulhu, to się wszystko pododawało. Jest to też kwestia racjonalizacji wiary. Słuchajcie, od bardzo, bardzo dawna szukany jest dowód na to, że istnieje religia. I to byłby taki kolejny dowód, w związku z tym ci wszyscy ludzie, którzy chcą wierzyć. Bo to jest prawda, że bardzo dużo ludzi chce wierzyć. Ponieważ jeżeli religia byłaby prawdziwa, no to jest super, tak? Śmierć nie jest końcem, mamy życie po śmierci, źli ludzie po śmierci dostaną w pierdziel, dobrzy ludzie po śmierci będą nagrodzeni, super, życie ma sens, jest fajnie. Dużo ludzi nie wierzy, ale chciałoby wierzyć, w związku z tym tak kurczowo się trzymają w tych wszelkich takich pseudodowodów na istnienie na to, że religia jest prawdziwa, na przykład widzą w jakimś tam kleksie na ścianie czy grzybie obraz jakiejś Matki Boskiej, albo uważają, że doszło do przemiany hostii w prawdziwe ciało Chrystusa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było wątpliwości. Jako katolik, no to każdy katolik wierzy w to, że to się dzieje, tak przemiana jest na poziomie takim duchowym. A tutaj jakby się ta przemiana dokonała też na poziomie fizycznym, no to byłby dowód, że to jest naprawdę działa, że to jest prawda, tak? 100% prawda. No i to jest też kwestia tego słabej wiary, bo wiara, jeżeli potrzebujesz dowodu, no to jest taka słaba, ale ludzie potrzebują dowodu. I to też nie ma nic złego, bo znowu to też jest takie bez sensu, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak, słuchaj, jest tak, tak, tak i tak, nie ma na to żadnych dowodów, musisz mi uwierzyć, dawaj hajs. No bo w sumie to trochę tak polega, tak? Oraz to jest dowód na istnienie życia po śmierci. Jeżeli piekło istnieje, to znaczy, że no my nie cali umieramy, że rzeczywiście istnieje jakaś dusza i skoro piekło istnieje, to może też istnieje niebo. Na pewno ludzie w tą stronę myślą, więc to jest kwestia, że ludzie chcą uwierzyć. To jest autentyczna prawda. Teraz tak, ale to jest taka powód, dla którego moim zdaniem ludzie w tych odgłosach chcieli to usłyszeć. Zwolennicy spiskowej teorii mówią, hola hola, jeśli to nie jest piekło, to co? Przecież naukowcy nie umieją wyjaśnić, co to były za odgłosy. No już śpieszę donieść z taką informację, że naukowcy bardzo wielu rzeczy nie umieją wyjaśnić. I to wcale nie znaczy, że istnieją wróżki, że istnieją elfy i tak dalej, i tak dalej. Ja tu się może trochę zagalopowałem, ale powiem to inaczej. Ja nie chcę używać słów pod tytułem naukowcy gówno wiedzą, bo ja nie chcę nikogo obrażać. Prawda jest jednak taka, że naukowcy bardzo często coś twierdzą i twierdzą, że to jest taka wręcz, nie chcę używać słowa prawda objawiona, bo to się będzie z religią kojarzyło, ale twierdzą, że tak, na pewno tak jest, udowodniliśmy to naukowo, tego się trzymajmy, a później się za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat okazuje, że jakby jest zupełnie odwrotnie, czyli naukowcy nie mieli racji, tak? I właśnie dlatego ja nie lubię takich naukowców, którzy coś twierdzą. W ogóle ja uważam, że nauka to jest, że my naukowców zaczynamy powoli traktować jako kapłanów, że naukowcy, a zwłaszcza ci psycholodzy cholerni, którzy też twierdzą, że są naukowcami, mimo że ich badania to są takie... Bardzo dużo tam jest eksperymentów myślowych tego typu, czyli komu się coś wydaje. Oczywiście nikogo nie obrażam. Co chcę powiedzieć, że im się coraz bardziej dzieje, się traktuje jako takich kapłanów, że oni coś mówią, a my wierzymy, że tak jest. I później dochodzi do takich absurdów, jak ja oczywiście nie neguję nauki, badania naukowe trzeba prowadzić, tylko trochę pokory. To, że w świetle dzisiaj obowiązującej wiedzy uważamy, że tak jest, to wcale nie znaczy, że tak jest na pewno i trzeba stawiać pytania, trzeba stawiać hipotezy badawcze, trzeba przeprowadzać badania i albo te hipotezy będą nieprawdziwe, albo prawdziwe, a później może jak nasza technologia pójdzie do przodu i będziemy mogli przeprowadzić lepsze badania, to może trzeba znowu postawić tą samą hipotezę, którą już raz udowodniono, że była błędna, bo może w świetle dzisiejszych faktów, dzisiejszej wiedzy uda się udowodnić to w drugą stronę. I na tym polega nauka.
nauka, takie zastraszanie mentalne ludzi, że nie wolno wam myśleć inaczej niż teraz mówi nauka, to jest właśnie kwestia takiej trochę, mi się to kojarzy z tym, co Kościół robił w średniowieczu, że co? Nie wierzysz w to, że Ziemia jest płaska? No stos! Tylko tutaj jest taki mentalny stos i takie stwierdzenie, gówno się znasz, nie jesteś naukowcem, wypierdzielaj. Ja tutaj dam kilka takich przykładów a propos tego, co ja pamiętam, ewidentnych bredni opowiadanych przez naukowców. Jak byłem mały, naukowcy twierdzili, że dzieci nie powinny być karmione piersią. Jak matka karmi piersią, to dziecko krzywdzi. A dzisiaj mówi się zupełnie odwrotnie. Mówi się, że im dłużej dziecko jest karmione piersią, to co do zasady jest dobrze. Oczywiście później zaczynają się robić jakieś problemy psychiczne, jak to dziecko zaczyna być już normalnie świadome. W sensie już zaczyna się robić za duże, tak? Już na przykład normalnie chodzi, gada i mają być jasne dzieci. A do takich hardkorów też dochodzi, ale co do zasady karmienie piersią jest ok, dziecko jest inteligentniejsze, w pokarmie matki są substancje, które sprawiają, że to dziecko lepiej się rozwija i tak dalej. No, te sztuczne odżywki są po prostu jeszcze niedoskonałe, tak to ładnie powiedzmy, a dziwnym trafem, akurat wtedy jak ci naukowcy twierdzili, że karmienie dzieci piersią im szkodzi, to dziwnym trafem akurat był boom na nowoczesne odżywki dla dzieci, nie? To też pokazuje, co są naukowcy. Też pamiętam, jak była taka wielka nagonka na masło. Naukowcy twierdzili, że masło jest bardzo, bardzo złe, a margaryna to jest wspaniała rzecz, wszyscy powinniśmy jeść margarynę. Teraz są nowe badania, które mówią, że margaryna może być cholernie, cholernie szkodliwa. I tu naukowcy, tutaj nie jedni się mylą, a to znaczy, że nie wszyscy naukowcy mówią prawdę, prawda? Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, to to, że gdyby to, bo jest też takie powiedzenie, no dobra, ale to dlaczego tych badań nie kontynuowano i dlaczego nie udowodniono w 100%, że to jest prawda? Na przykład spuszczając tam kamerę. No, pomijając fakt, że w połowie lat 80. to może byłby problem spuścić kamerę do takiego odwiertu, bo może te kamery byłyby za duże, może by potrzebowały za dużej ilości światła i tak dalej. Przypominam, 12 kilometrów. Bardzo głąb, no ale teraz rzeczywiście pewnie nie byłoby z tym problemu, tak? Mamy miniaturyzację, odporność i tak dalej. Pewnie nie trzeba by było też jakoś zasilania tam specjalnie doprowadzać, bo pewnie dałoby się bateryjnie zasilać. No, super. Dlaczego? No, może nie chcą. Zauważcie, że takie naukowe potwierdzenie istnienia piekła byłoby bardzo nie na rękę wielu osobom. Przede wszystkim, jakby to ładnie powiedzieć, nasz w tej chwili, tak, dlaczego wtedy to było nie na rękę? No, komuna to po prostu, no komuna nie u, komuna wtedy się waliła, to prawda, natomiast komuna no nie uznawała istnienia Boga. Boga nie ma, Boga nie, tak? No to gdyby naukowo udowodniono, że jest piekło, no to by się zaraz te wszystkie ruchy religijne się ruskim, czy w tym wypadku Sowietom, odnawiały i to by to było dla nich bardzo niekorzystne. Więc to było jasne, że jeżeli coś tam było takiego nie halo, to nie chcieli tego potwierdzić. Natomiast teraz, no słuchajcie, ateistyczny światopogląd. Przecież na Zachodzie jest niesamowicie ateistyczna propaganda. Tylko zauważmy też, że taka ateistyczna w stronę bardziej chrześcijaństwa, bo jak jesteś muzułmaninem, to okej, jesteś dumnym muzułmaninem, ale chrześcijaństwo to nie. To nie daj Boże, tutaj by było piekło. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Mam wrażenie. No i tyle. Tyle, ale równie dobrze, i to jest bardzo racjonalne, mogli komuniści skończyć te badania, bo i tak już rekord został pobity, i tak już propagandowy sukces był, natomiast po prostu skończyła się kasa. Natomiast komuniści ze względów propagandowych nie chcieli powiedzieć hola, skończyła się kasa, w związku z tym, no jak się skończyła kasa, to odpuszczamy, czyli odnieśliśmy porażkę, dużo lepiej puścić jakąś taką plotę, zrobić koło tego spiskową teorię, właśnie po to, żeby było mniej gadania, tak? W ten sposób nie ma takiej, to znaczy lepiej puścić spiskową teorię, żeby dużo ludzi gadało, a gówno wiedziało, niż przyznać się do porażki. Tak mi się to wydaje. A co wy na ten temat myślicie? Piszcie w komentarzu, piszcie również propozycje tematów na kolejne spiskowe teorie. Dajcie znać, czy chcecie niespiskowego Cthulhu i dajcie znać, czy chcecie może spiskowego Cthulhu, czyli przedwieczni bogowie, inne takie kwestie związane z kosmitami, którzy rzekomo nas kiedyś odwiedzali. Możecie chcieć oba tematy. Czyli możecie chcieć Cthulhu literackiego i
Cthulhu jako rzekomego przedwiecznego boga, który śpi na dnie oceanu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że ostatnio w Hearthstone'ie jest nowy dodatek, chyba przedwieczni bogowie, i tam jest Katun, który jest ewidentną zżynką z Cthulhu. I nawet u mnie na kanale w zeszłym tygodniu pojawił się opening ponad 100 pakietów, z czego większość było z tego najnowszego dodatku. Serdecznie zachęcam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo proszę o łapki w górę, bardzo proszę o komentarze. To wszystko poprawia pozycjonowanie kanału, zwiększa zasięg filmów. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów, może ktoś jeszcze nie widział. Zachęcam również do oglądania ich w playliście, bo nic Was to nie kosztuje, nic to nie zmienia tego, jak film wygląda. Natomiast każdy film oglądany w playliście liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Ty nie stracisz, ja zyskam. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!